Czy gdyby, nie wiem, ktoś, może zdarzyło ci się, że ktoś cię, nie wiem, okradł, oszukał, to nie masz poczucia, że sprawiedliwości powinno stać się zadość? Ja nie wiem, co znaczy sprawiedliwość, nie wiem, co znaczy powinno, więc bardzo mi trudno mieć takie poczucie. Na pewno wiesz, co znaczy sprawiedliwość. To jest jakaś kwestia odpłaty, ukarania, zadośćuczynienia. Jeżeli masz na myśli sprawiedliwość retrybutywną, czyli że za to, co ktoś mi zrobił, powinno się mu jakoś odpłacić czymś negatywnym. Być może ja mam taki defekt jakiś w mózgu, który polega na tym, że ja po prostu nie mam poczucia potrzeby sprawiedliwości jako odpłaty za to, co ktoś zrobił. Nie mam takiej potrzeby. Nie mam takiej potrzeby sprawiedliwości, która jest rozumiana jako coś podobnego do zemsty. Prawda? W tym sensie, że ktoś zrobił coś złego, więc należy mu odpłacić jakimś złem i wtedy to będzie sprawiedliwość. To jest mi całkowicie obce. Jeżeli odpłacimy temu komuś złem, to do jednego zła dodajemy drugie zło. Ja bym raczej się zastanowił, jak to zrobić, żeby taki ktoś więcej tego nie robił i jak zapobiec, żeby tacy ludzie robili takie rzeczy. I w tym znów koncepcja jego winy i jakiegoś wymierzania mu sprawiedliwości retrybutywnej moim zdaniem tylko przeszkadza. No dobrze, to...